1939 wraz z wybuchem II wojny światowej Główne Biuro Bezpieczeństwa Rzeszy, odgrywające wiodącą rolę w organizowaniu planów ludobójstwa. Deportacja wszystkich osób zarejestrowanych jako Cyganie w przygotowaniu do deportacji. Właściwe Biuro Ochrony orzeka, że wszystkim, których dotyczy cytat, pouczono, aby nie opuszczali obecnego miejsca zamieszkania do odwołania. 1940 rok. Na zlecenie Himmlera deportacji całych rodzin z Niemiec do okupowanej Polski rozpoczyna cytat pierwszy transport Cyganów do Generalnego Gubernatorstwa z 2500 osobami wyruszy w połowie maja. W obozach, a później także w gettach, Cinki i Romowie w wielu miejscach są zmuszani do pracy w morderczych warunkach. Muszą mieć przy sobie specjalne dokumenty tożsamości lub opaski na ramieniu zawierające inną literę Z, jak w języku Zigeuner po niemiecku dla Cyganów. 1941 rok. Na okupowanych terenach Związku Radzieckiego i innych okupowanych terenach południowo-wschodniej Europy rozpoczyna się systematyczna masowa strzelanina do Romów. Mobilna jednostka zabijania tzw. Einsatzgruppe Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa SS meldunki z Krymu cytat kwestia cygańska rozwiązana. Koniec notowania. Około 5000 Romów i Cinti zostaje deportowanych z regionu Burgenland w Austrii do getta Litzmanna, to, co w okupowanej Polsce zginęło ponad 600 z nich. Ocaleni są odgadywani w specjalnie wyposażonych pociągach w niemieckim centrum zagłady. W styczniu 1942 roku minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels w sprawie przekazywania więźniów z wymiaru sprawiedliwości do ministra sprawiedliwości do spraw praw SS Otto Tiraka zauważa w protokole z cytatem: Żydzi i Cyganie jako tacy mają zostać eksterminowani. Najlepsza jest idea eksterminacji przez pracę. Koniec cytatu. 1943 rok. Na podstawie dekretu Heinricha Himmlera z 16 grudnia 1942 roku rozpoczyna się deportacja około 23 tysiące Sinti i Romów z całej Europy w lutym. Celem transportu jest część wyznaczonego ośrodka zagłady Auschwitz, Auschwitz-Birkenau przez SS jako obóz cygański. W ciągu kilku miesięcy większość z nich umiera z powodu głodu lub aktów przemocy ze strony SS. Liczne dzieci padają ofiarą eksperymentów lekarza SS Józefa Mengele. 1944 – 16 maja. Wiele z 6 tysięcy więźniów nadal żyjący w obozach cygańskich w Auschwitz-Birkenau opierają się ich nieuchronnemu morderstwu. Około połowa z nich jest deportowana do innych obozów koncentracyjnych na roboty przymusowe. Pozostałe 2897 ocalałych, głównie dzieci, kobiety i osoby starsze, jest mordowanych w komorach gazowych w nocy 2 sierpnia i wczesnym rankiem 3 sierpnia 1945 roku. Liczba osób prześladowanych i zamordowanych na obszarze narodowego socjalizmu w Europie i innych krajach europejskich jest około 500 tysięcy osób, kobiety, mężczyźni, dzieci i osoby starsze. Muzeum Holokaustu w Stanach Zjednoczonych poinformowało nas, że liczba zamordowanych Romów wynosi od 1,5 do 3 milionów dusz.